Kochane drzwi, zapewnia ci bezpieczeństwo, ochronę, ciepło i ochronę przed szkodnikami. Przed kornikami nie. Żuk nareszcie skończył swoje bezpieczne domostwo. Tak, jest absolutnie godne żuka. No, mogły mi się trochę skończyć materiały po drodze. Mogły, ale i tak uważam, że projekt jest dość... tak, w 85% gotowy, tak, zdecydowanie. Tam jest miejsce na lampy, które kiedyś powstaną, zdecydowanie. Jednakże póki co, skoro mamy zapewnione pierwsze dobra, czyli kradzione, pożyczone marchewki na stałe, drugi transport pożyczonych truskawek, za to expo się też dostaje. I trochę przepalonego drewna, które niestety jest już z wylesionych trochę gór i pagórków w okolicznych, to stwórzmy troszeczkę świeczek, jak ja to je nazywam. Niestety Jokbox mocno mi się zalepił w głowie tymi świeczkami, bardzo mi się podobały. I stwórzmy troszeczkę świeczek, pochodni zdecydowało, trochę się tak namnożyło. I zejdźmy do podziemi, które niedawno odkryłem. Dzięki świeczkom oczywiście, dzięki ich potędze, mocy i walorom turystycznym. Możemy sobie trochę pozwiedzać, czy nie, potrzebuję tylko ewentualnie dwie palki. Kradzione marchewki, sprzęt jest, żuk jest gotowy, tak niech się robi. Opuszczamy bezpieczne kąty domostwa i udajemy się na podróż. Tego drzewa nie skasuję, ponieważ nie wiem, czy ul się rozpadnie, kiedy nie będzie miał kontaktu z innymi kwadratami. I oczywiście musiałem zebrać po drodze naszych sadzonki. To, że nie widzicie żadnych potworów jeszcze z Divine RPG, niczym nie świadczy, ponieważ widziałem tak czy siak cyklopy i one noszą teraz spodnie. To jest taka ciekawa kwestia. Do widzenia. Znalazłem nawet dość szybko. Jestem z siebie dość dumny dzisiaj. Oni mnie też znaleźli. Przypomniało mi się, że tu chodził niewidzialny szkielet. O, tam jest nawet światło z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu. Jestem zaciekawiony. Cóż za... Widziałem tu węgiel. Ciebie też niestety widzę, co niestety nie uciesza mojej osoby w wystarczającym stopniu. Fuck. Oczywiście, że musiałem wpaść do dziury w przeciągu pierwszych 10 sekund. To taka tutaj... O, jest tradycja. Chodzi do mnie węgielku. Mimo iż tworzę zacne ilości twych kuzynów czarkolów, to niestety ciebie też bardziej potrzebuję. Będziesz za mną iść, prawda? Nie będziesz. Można iść do jaskini, nie bojąc się. To nie tędy. Tędy idzie żuk, żuko idzie cały dzień. Chęć. To ty. Można mieczem to zebrać. Dopiero tak sobie pomyślałem przed sekundą. Aż trzy teraz są. Bo to był jakby duży kryształ. Nie było tego wcześniej. Kwarc, krystale są troszeczkę potrzebne w którymś krafcie. Gdzie są moje świeczki? Bo tak jakby czuję, że część rzeczy wyrzucę po drodze. I o, bardzo głęboka jaskinia. Przepraszam, jaskinia, chciałbym cię obrazić. Czy to jest ten super drogi minerał? Nie wiem, jak nie potrzebuję bodajże żelaznego kilofa, żeby go zebrać. Niestety nie jest aż tak potrzebne jak kiedyś. Co to jest? Czym jesteś? Grałem wcześniej na teksturach kwarc krystal. Się przekonałem później. Już wiem, są te kolorowe. Już wiem. Teraz jak tam zejść? Nie pomagasz mi, gro. Nie pomagasz mi siebie zdobyć. Jesteś niezdobyczną kobietą. Ja chcę iść tam. A ty mi robisz dziurę na drodze. Znaczy w sumie to jest dobrze, jak kobieta wam robi dziurę na drodze swej. Pomijmy ten temat. Kolejny kryształ i te dziwne rzeczy, które nie pamiętam, jak się nazywają. Jest to chyba aluminium. Aluminium. Jest różnica. To jest mały kryształ, który da 1 i tam jest duży, który da 3. I wygląda zaczepiście. Gwiazda betlejemska, chodź do mnie. Poprowadzisz mnie na ziemię obiecaną. Wodę trzeba zatkać, ponieważ nie zgadza się z moimi walorami turystycznymi. Trzeba zacząć trochę oświecać. Aby nam się oczy nie zmęczyły. Bo będziecie ślepi i będzie na mnie. I jak ja stracę wzrok, też będzie na mnie. Niestety nie mam na kogo zwalić. Na was, zwalę na was. To jest całkiem niezły pomysł, tak.
To jest coś innego. To nie jest to, co myślałem, że jest. I mi się to nie podoba. Czy mam 3 żelaza? Nie mam, nie mam. Nawet nie mam sobie jak zrobić klafa żelaznego tutaj pod ziemią. Nie, żebym miał w sumie drewno. A, już mam teraz żelazo. Męczy mnie, cóż to takiego jest? Ale nic, zejdę sobie później. To jest te kwarce, czy jakim tam? Nie, wiszardy. Nie, wiszardy są potrzebne do tych wielkich obelisków świecących, gdzie są wróżki. Te są wróżki. I można tam skarby znaleźć. Ale co do tych drugich wizy. Tak, wizy są potrzebne, a kwarcy można zrobić takie ładne, ozdobne bloki. Bardzo ładne, ale trzeba ich mieć bardzo dużo. I znajduje się niestety ich bardzo dużo. I zapychają nieźle inwentarz. Oj, zacnie. Robią to naprawdę fachowo. Pięknie odpada. Nie będę się męczyć. Chodź tutaj. Strasznie dużo tego. Czym ty jesteś? Chodź tutaj. O. Wow. Czy to jest luminum? Chodź. Dinore! Ej, ładnie wyglądasz. Szczerze mówiąc, bardzo ładnie. Podoba mi się ten odcień. Wygląda ładniej niż w tych czerpaku, który miałem. A był on wyższej rozdzielczości. I to tak sporo. A jednak ten mi się bardziej podoba. W sumie koper też mi się bardziej podoba. Fajne zrobili domyślne tekstury. Naprawdę mi się podobają. I też bardzo łatwo się rzuca w oczy. Co jest fajne. Lubię, jak minerał mi się rzuca po gałach. I tracę wzrok powolutku. Wyjdźmy troszeczkę na powierzchnię, bo jest duszno. Nie dlatego, że Bóg się boi. Bóg się boi, tak, żuk się boi. Ja jest sama osoba. Wydało się! Fuck! Teraz będą. Teraz CIA będzie mnie gonić. Cholera. To jest dość ciekawe, ponieważ z tyloma modami wiąże się fakt, że jest 20 tysięcy różnych minerałów. I nawet jak jesteście na trochę, to znajdziecie ich po prostu dużo rodzajów i szybko zapycha wam się plecak. Przez co potrzebujecie modowych plecaczków i innych dziwnych dupereli. Jakichś woreczków wymiarowych i backpacków dodatkowych. Jo, jak widzicie, jest dużo kolorów teraz. Nie można się nudzić. Nie można. Jak to ja mam stąd zejść? W dodatku słyszę nietoperza. Nie wiem, czy agresywnego, czy nie. Chodź. A nawet jeśli w sumie nie byłoby tutaj... Bo tak jak wspomniałem, są teraz różne biomy. Jeżeli gra by stwierdziła, że przez to się nie bo ona ma ograniczenia. Dany biom ma teraz ograniczenia, co się w nim pojawia. Na przykład jest taki... jakaś taka tundra jest, czy coś takiego i pojawiają się tam wyłącznie wilki. Nic innego. Jeżeli gra przez to właśnie ma ograniczenia co do potworów z Divine RPG, ja nie będę szczerze mówiąc narzekać, ponieważ i tak spotkamy się z nimi... kiedy będziemy już na odpowiedniej głębokości? Głębokości, znaczy to też, ale spotkamy się z nimi w innych wymiarach, o to mi chodziło. Kopię i mówię o głębokościach. Więc będzie w sumie ciekawie. Bo na pewno są z nich itemy. Ej, ta mapa pokazuje mi dungeona teraz. Holy shit! Nie zauważyłem. Ta mapa jest bardziej zaawansowana. Wow, zdążyłem. Co? To jest... Nie, to jest... Aha. To jest marble. To jest marble. Zgadza się, że to jest marble? Dobrze mówię? Tak, to jest marble. Wow, ej, blablabla. Chodź tu, mamy się. Chodź. Nie jesteś taki mały w sumie. Jesteś wyższy chyba ode mnie. Nie, koper. Złoto albo koper. Co tam się dzieje? No widziałem, że coś się tam dzieje. Widziałem, nie oszukacie mnie. Czemu macie różne nietoperze? Irytujecie mnie. Czemu schodzę coraz głębiej? To jest w sumie zagadka dla mnie. Dzień dobry panu, do widzenia. Tam gdzie jest marble, zwykle są problemy, szczerze mówiąc. Ale rozjaśnijmy trochę tutaj obraz sytuacji. To są żelki, lubię żelki. Fuck, nie mogę ich zniszczyć tym. Dobra, jest problem. Muszę mieć więcej żelaza na przyszłość. Muszę schodzić tu wyłącznie z żelaznymi kilofami. Jednym kamiennym na węgiel. Tak, węgiel jest dla ciot. Fuck. Dobra, moje kopanie jest dla ciot. Pająk mi to zeżre. Jak szczęście to wszystkie jednocześnie, prawda? Prawda, dziękuję. Czy ty mnie zaatakowałeś? Zaatakowałeś mnie, Jungle Bot. Tak, są potwory z Divine RPG. Nie, sam. Są. Czemu mnie wcześniej nie zaatakowały? Tylko tam, na dole. Ej, moment, znaczy, że one są w
całym Jungle Biome i ich to nie obchodzi, że jestem pod ziemią. Fuck. Ale to będzie upierdliwe tutaj kopać. Siedaj grałem. Fuck. O, nie ma Divine RPG i będzie dobrze. Jep. Masz żuk swoje dobrze. Masz. Chciałeś dobrze, to masz. Nie wiem tylko dlaczego czasami mapa robi się czarna. Bo na tej głębokości nic nie znam, tak? Aha, ale wcześniej jak po prostu na powierzchni się to działo, więc tak nie kumam. No dobra. Przekonałem się z czasem, prawdopodobnie. Trochę wody. Dobra, jak tam zejść? Tu, marble, kwęta marble. O, fuck. Do widzenia. Super, łopata, super. Jest, dziękuję panu. O, minium, to jest minium, nie tungl. Tungl szukałem. Tu jest was dużo. Wiecie o tym, że jest was dużo? Macie przeludnienie. Wy chyba chcecie, żebym wam pomógł. Któregoś dnia się zemszczę schodząc tutaj i mam pewien ekwipunek już. Super. Jak powiedziałem, część rzeczy trzeba będzie wywalić, ale szczerze mówiąc nie chcę być tak głęboko, bo wpadnę zaraz do tej dziury. Wiertarka, pomaga mi w tworzeniu materiałów! Gdzie jesteś, mieczu? Do mnie, moja desko zrobione z miecza. Wydobędę to, idę wyżej. Lecę do tak, lecę, bo życie nie w smak. Chodź. O, jest, mam cię, idziemy. Idziemy. To jest węgiel, mogę zabrać węgiel. Ponieważ mam go już w ekwipunku i nie zapcham jeszcze bardziej. O, super, szyb wentylacyjny matki ziemi. Tędy puszcza bąki. I znowu to coś, czego nie mogę kopać bez żelaznego kilofa. Cóż za uroczy widok dla moich oczu. Minerał, którego nie mogę wykopać. O, tam jest przejście. Czy mogę się tam dostać? Mam! Przecież mam 60 tryliardów kamieni. Góra to jest najprostsza droga dla mnie w tej chwili. Jak tutaj? Nie, to nie działa. To działa. Nie, tak. Czuję się, jakbym grał jedną z tych takich puzli, że można tylko jeden naraz przesuwać. Propo. Wywalić to. To. I resztę sobie zostawimy. Mogę wywalić jeszcze jeden żelazny miecz. Chociaż mam ich mało, a nie wiem dlaczego. W sumie próbuję sobie przypomnieć, po co tutaj jest żelazem. I prawdopodobnie będzie to żelazo, ponieważ muszę mieć żelazo, żeby wykować diamenty, których potrzebuję. I tak w ogóle przydałaby mi się jakaś zbroja, ponieważ te nietoperze potrafią nieźle zaczepić o krawat. Tak bym określił. Tak. Bardzo miło powiedzieć, że mnie zajebią. No i spaliłem. Spaliłem bycie miłym, kulturalny, człowiek chce być kulturalny, ale nie, chuj się nie da, kurwa, zawsze się coś spierdoli, noż. Nie da się być w tym kraju kulturalnym. Znaczy, w sumie jestem sam teraz, więc jestem kulturalny. No, jak człowiek sam przeklina, to jest kulturalny. Ha, znalazłem loophole w byciu gentlemanem, tak, zdecydowanie. I zauważyłem nie wiem, czy to powód jest... Tak, to był Feed the Beast powoduje prawdopodobnie z Industrial Crafta fakt, że złoża węgla są strasznie duże. Ogólnie minerałów jest dużo, bo się ich dużo zużywa, bo się dużo wykopuje, bo się dużo buduje, bo się dużo ginie. A czy do tego właściwie chcę mu uniknąć? Divine RPG! Więc to zdecydowanie nam pomaga. Divine RPG nie zawiera za dużo minerałów, w sensie, że nie ma ich gęsto, więc jak dla mnie jest to wyrównanie mojej psychiki niezbyt wyrozumiałej osoby dla moich własnych śmierci, gdy nagrywam. Gdzie ja wylazłem? Po drugiej stronie górki? Tam zginąłem. Udało mi się zgubić? Czy żukowi uda się zgubić, mając waypointa? Dzień dobry, kurczę. Też was kocham, kurczaki. Ile jajek mi tu robicie? Chyba was nie opłaca się za bardzo zabijać. Jesteście strasznie jajkodajne. O, jeden jest. Dobra. Chodź sobie. Nadal mnie boli, że nie można zrobić swojej jajecznicy. To mnie bardzo, bardzo boli. Powinna być patelnia i powinna być jajka i jest jajecznica. Co za problem, ja się pytam. Powinno być taki cookbench i na nim można by pichcić rzeczy.
Można by mieć kurczaczka z kartoflami, albo coś się. To tutaj, a to... Chodź na chwilę, chodź. Muszę się... Nie, 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 tak. Bardzo dobrze, teraz nie mam czym palić, super. Wracaj tutaj, nie potrzebuję więcej węgla, potrzebuję przepalić iron. Koperek. A, i te znaczki, które widzicie, to są... jeden z modów, który się nazywa nie Mistcraft, a Xaumcraft, jeżeli się nie mylę, wynajduje się tam rzeczy. I w zależności od tego właśnie, co wsadzimy, to jest szansa wynaleźć receptę na coś, czy przepis. Bardzo ciekawy system i bardzo dużo właśnie minerałów jakby z innych modów działa na nim, mam wrażenie. Nawet jest mózg, węgiel, tutaj marchew, nie, marchewka jest podstawą, ale wiz shard, nie jestem pewien, czy jest w ogóle z tego. Chociaż może? Nie, chyba jest. Ja... Quartz krystal, wiz shardy, red am... Xychorium. Strasznie dużo teraz jest... Szmarak do diamentów. Kryształów, jest bardzo dużo kryształów, tak. Cóż, prawdopodobnie nie powinienem wam tego pokazywać, ale zjebałem budowę dachu. Cóż, odwzorowuje to mój talent do czegokolwiek w sumie, ale kocham go za takiego jak jest. Na pewno. No nie, będę musiał wszystko przesunąć, jakże miłe to będzie rozrywka. W każdym razie do zobaczenia następnym razem, ponieważ sąsiad stwierdził, że jednak przebuduje całe mieszkanie i troszeczkę mi to przeszkadza. Yes, hardware! Ten żuk najwyraźniej zdobył nowy komputer. Do zobaczenia następnym podziemno... Nie, raczej nie podziemno, to już sam sobie jeszcze raz pójdę pokopać. Nadziemnym razem, kiedy spróbujemy zbudować coś bardziej przygodowo-technologicznego. Tak, na pewno. Pewnie kijek. Pewnie znowu zrobimy kijek. Ja już znam moje sztuczki. Nie, 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 coś trzeba zrobić fajnego. Pff, wal się. Nadzieję? Ha, wal się. Tak w ogóle zabudowałem moją chałupę trochę bardziej, bo wparował tu creeper, a teraz słyszałem Dermana. Niech płonie w deszczu. Ach, to, tak, uciecha mojej duszy. Na pewno. Ty zaczniesz sobie razem. U wzruszonego żuka. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa.